Jak środowiska górnicze wiedzą, jesteśmy w stałym procesie restrukturyzacji górnictwa, w trudnym procesie związanym z tym, że wypracowujemy pewną wizję nie tylko dla Polskiej Grupy Górniczej, ale również dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego, który obecnie jest wypracowywany biznesplan i rozpoczęliśmy rozmowy z instytucjami finansowymi. Myślę, że bardzo mocno należy podkreślić, że cały ten proces w każdej spółce węglowej jest konsultowany ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi, gdzie cały czas komunikujemy, rozmawiamy, konsultujemy z przedstawicielami poszczególnych związków zawodowych nasze decyzje, nasze propozycje. I myślę, że musi też być mocno podkreślone to, że w Polskiej Grupie Górniczej nie ma żadnej decyzji, która by dzisiaj rozstrzygała o tym, czy jakakolwiek kopalnia ma zostać zlikwidowana. Bowiem napływają zapytania, informacje, że taka decyzja gdzieś już jest podjęta, tylko czeka na wdrożenie w życie. Chcę bardzo mocno podkreślić, że takiej decyzji nie ma, a stanowisko jednego ze związków zawodowych, który również potwierdza to, o czym mówię, zostało opublikowane, co wskazuje na to, że jesteśmy i w stałym kontakcie z stroną społeczną, jak również to, że takowej decyzji nie ma.